64, zgłaszam się. Szybka, niezawodna i prosta w obsłudze komunikacja na co dzień pomaga służbom ratowniczym w pracy na całym świecie. I chociaż obecnie krótkofalówka kojarzy nam się z czymś, co zmieścimy do kieszeni albo do przegródki w plecaku, jej pierwowzór był noszony na plecach przez specjalnie przeszkolonego do tego celu członka załogi. Zapraszamy Was do odcinka, w którym opowiemy Wam o ewolucji tego urządzenia. Ewolucji, którą rozpoczął nasz rodak. Model pierwszego walkie-talkie został skonstruowany podczas II wojny światowej na polecenie firmy o nazwie Motorola. Brzmi znajomo. To dokładnie ta sama firma, która zajmuje się obecnie produkcją telefonów komórkowych, a od niedawna także oprogramowaniem. Tak więc możliwe, że gdyby nie skonstruowana wtedy krótkofalówka, dziś zasadniczo moglibyśmy tylko pomarzyć o nowoczesnym smartfonie z dostępem do internetu. Choć, jak wiemy, wtedy nikt o tym nawet nie myślał. Siedziba Motorola znajdowała się co prawda w Stanach Zjednoczonych, jednak nad tym istotnym dla ludzkości wynalazkiem od samego początku pracował Polak, Henryk Magnuski. Urodził się w 1909 roku w Warszawie. I nikogo nie zaskoczy, kiedy dodam, że był to z wykształcenia inżynier telekomunikacji. Można tylko uzupełnić te informacje o fakt, że swoją wiedzę zdobył na Politechnice Warszawskiej. Zanim bohater dzisiejszego odcinka trafił do fabryki Motorola, za młodu nie był rozpieszczany przez życie. Po nagłej śmierci rodziców musiał zająć się utrzymaniem nie tylko siebie, ale także swojej młodszej siostry. Dlatego zdecydował się na pracę przy naprawach wojskowych radiostacji, a w 1934 roku, niedługo po studiach, rozpoczął pracę w państwowych zakładach tele- i radiotechnicznych. Szybko piął się po kolejnych szczeblach kariery i w krótkim czasie stał się kierownikiem zespołu. Przewodził grupie projektującej radiostacje wojskowe. Zarówno z korzyścią dla Magnuskiego, jak i przyszłych zwycięzców, II wojna światowa szczęśliwie go ominęła. Wszystko dlatego, że w czerwcu 1939 roku firma wysłała inżyniera do Nowego Jorku. Miał tam studiować najnowsze amerykańskie projekty, analizując rozwój technologii nadajników radiowych. Pracę nad pierwszą krótkofalówką Henryk Magnuski rozpoczął rok po przeprowadzce za Wielką Wodę. I to właśnie wtedy zatrudniono go we wielokrotnie wspomnianej Motorola. W tamtym czasie firma nosiła nazwę Galvin Manufacturing Corporation. Na pierwsze znaczące rezultaty nie trzeba było długo czekać. Wynalazca jeszcze tego samego roku skonstruował mały radiotelefon o kodzie SCR-536. Oczywiście, mówiąc mały, powołuje się tutaj na skalę wczesnych lat 40., bo urządzenie ważyło ponad 2 kg. Magnuski upowszechnił je pod bardzo wdzięczną nazwą swojego autorstwa. Handy Talkie. W tym miejscu przyszedł czas na głównego bohatera naszego odcinka, czyli Walkie Talkie. To zdecydowanie najważniejszy wynalazek w całej karierze Magnuskiego. Wynalazek, który dosłownie zmienił losy ludzkości. Można śmiało powiedzieć, że uratował życie tysięcy ludzi. Pierwsze walkie-talkie to tak naprawdę radiostacja o numerze seryjnym SCR-300, umieszczona w specjalnym plecaku. I nie bez powodu, ponieważ ważyła aż 17 kg. Była noszona na plecach przez przeszkolonego do tego celu członka zespołów potrzebujących łączności. Tym, co zdecydowanie imponowało, jest zasięg walkie-talkie. Dobra jakość połączenia w promieniu 15 km. Taki sprzęt pozwalał znacznie swobodniej komunikować się zespołom ratowniczym, ale przede wszystkim żołnierzom piechoty, wojsk pancernych czy artylerii. Stąd też wzięła się angielska nazwa urządzenia, czyli właśnie walkie-talkie. Radiostacja miała też bardzo dużą stabilność i dzięki temu nie było problemu z dostrojeniem urządzenia do różnych częstotliwości. Wynalazek ten okazał się nieocenioną pomocą na wojennym froncie. Od 1943 roku do końca wojny Galvin Manufacturing Corporation wyprodukowała 43 tysiące właśnie takich urządzeń. Walkie-talkie towarzyszyło amerykańskim żołnierzom zarówno na frontach Europy, jak i na Pacyfiku. Mówią, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak więc sukcesy inżynierskie Magnuskiego tylko napędzały go do dalszego działania. Po wojnie wynalazca nigdy nie wrócił do komunistycznej Polski. Zdecydował się zostać w Stanach Zjednoczonych, aby dalej pracować dla Motorola. Mężczyzna na swoim koncie ma aż 30 patentów związanych z technologiami fal ultrakrótkich i komunikacji mikrofalowej. Magnuski nie był jedynym, który pracował nad możliwością łatwego przekazu informacji.
W tym samym czasie ten sam problem starali się rozwiązać również dwaj inni Polacy, Tadeusz Heftmann i Juliusz Heppert. Pierwszy z nich był w tamtym czasie jednym z ważniejszych inżynierów wytwórni AVA w Wielkiej Brytanii. Wytwarzał zminiaturyzowane radiostacje według własnego pomysłu, z których korzystał europejski ruch oporu. Z kolei drugi, na swój sposób konkurent Magnuskiego, stworzył stabilizator częstotliwości nadajników okrętowych. To odkrycie umożliwiło z kolei współpracę wojennej marynarki z samolotami. Należy również dodać, że Henryk Magnuski nie skonstruował krótkofalówki jako pierwszy w historii. Uprzedzili go dwaj równie zdolni panowie, Amerykanin Alfred Gross i Kanadyjczyk Donald Hicks. Ważne jednak, że to on jako pierwszy uzyskał patent na wynalazek. Opis projektu, który Magnuski zgłosił do Urzędu Patentowego, można dzisiaj oglądać w zbiorach Biblioteki Narodowej. Młody inżynier przedstawił wynalazek jako urządzenie do szybkiego nawiązywania łączności radiotelegraficznej lub radiotelefonicznej. Magnuski otrzymał patent w marcu 1936 roku, to znaczy na chwilę przed Grossem, który nie zdecydował się na opatentowanie projektu, ale gotowego prototypu. Z kolei Hicksowi, który w 1937 roku stworzył dwukierunkowe przenośne radio, przyznano patent na to urządzenie dopiero w 1940. Obecnie krótkofalówki, a raczej ich rozmaite modyfikacje, wykorzystywane są na wielu obszarach. Jedne, podobnie jak w przypadku pierwszych modeli, służą do ratowania ludzkiego życia, na przykład wśród pracowników pogotowia ratunkowego czy policji. Inne natomiast służą wyłącznie do zabawy. Tego typu kolorowe modele możemy kupić w każdym sklepie z zabawkami. Mimo wszystko, nawet patrząc na dziecko biegające po podwórku z zabawkowym walkie-talkie, warto dopatrzeć się w tym urządzeniu historii i myśli technicznej Polaka, który naprawdę zmienił losy ludzkości. To wszystko na temat krótkofalówek, a ja zapraszam na kolejny odcinek.